niezwykle ważna prawda o życiu. My, ludzie, niezależnie od płci, oceniamy innych, oceniamy ich wartość i charakter po ich zachowaniu. My innych ludzi oceniamy po tym, jak oni się zachowują, jak postępują, po tym, co mówią, jaką mają minę. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Co zrozumieć? Że tak oceniamy innych. Siebie natomiast nie oceniamy po naszym zachowaniu, tylko po motywacji, po chęciach, jakie mamy. I my zazwyczaj mamy bardzo dobre chęci. Mamy cudowne chęci. Mamy bardzo dobrą motywację. I ten cel uświęca środki. I my wiemy, że my postępujemy dobrze, ponieważ mamy szczytny cel. I ponieważ my jesteśmy przekonani, że my mamy cudowne cele, to my nie zwracamy uwagi na nasze zachowanie. I dlatego siebie oceniamy zupełnie inaczej niż innych. I dlatego jesteśmy zupełnie inaczej oceniani przez innych, niż my sami się oceniamy. I jeżeli się dowiemy o tym, jak inni nas oceniają, to jesteśmy przerażeni, nie tylko zadziwieni. Jak oni mogą tak o nas myśleć? A oni mogą o nas tak myśleć po tym, jak my się zachowujemy. I dlatego, kochani, zdradzę wam pewną tajemnicę. Miejcie bardzo złe intencje. Miejcie okropnie złe intencje. Jak podchodzisz do dziewczyny, to miej potwornie złe intencje. Ty miej tak złe intencje, że aż żebyś był przerażony tym. Natomiast zachowuj się zupełnie inaczej i zobaczysz. I zobaczysz zupełnie inną reakcję. Dlatego jak podchodzisz do dziewczyny, nie miej dobrych intencji, miej bardzo złe intencje, ale bardzo dobre zachowanie.